innym jest już w kolejnym, w której narzucimy są 4 walki online. Okej, okay, dzisiaj walczę z koleżką ze Steama, Katashim. I tak, kim tu ostatnio zagrać? Wyłącz ten mikrofon, bo napierdala mi taki przegłos, że jest masakra, wtedy się nagrywać nie da. I zaraz jemnę padem i wypierdolę tą grę w kosmos. Okej, okay, kim by to sobie dzisiaj zagrać? Getinów to jebać w dupę, Geninami nie gramy. I Tachim nie. Kim to ostatnio w ogóle grałem? Coś tam pisali mi w komentarze, żeby kimś tam zagrać. Kim oni chcieli, żebym nie zagrał? Kurwa, tak spamili, żebym zapomniałem o tym klasie. Dobra, nieważne. To zagramy kimś, kim dawno nie graliśmy, a graliśmy bardzo z nim Storm Trójce, czyli Naruto z Pamrenganem. No i weźmy sobie dawne supporty, skoro już dawno tutaj drużynę bierzemy, to i dawne supporty weźmy. Okej, okay, wirująca sfera, seria wirujących sfer, oczywiście, mam nadzieję, że to jest ten Pamrengan. Bo tutaj są te pojebane polskie nazwy i nie da się tego zmienić na angielski, nie wiem czemu w ogóle, taka jest jakaś przypierdolona. Znaczy tak jak wiecie, w trybie story to było nawet fajne, nie? W trybie fabuły, ale tutaj jest chujowe. No wybieraj tą postać, kurwa, szybciej decydujesz. Czas to pieniądz, czas to gigabajty, a gigabajtów na dysku mam bardzo mało. Finał egzaminu, czyli na... O, dobra mapa. Widać, że mnie chłopak ogląda, prawilny ziomeczek. Jakbym cię tam podczas walki wyzywał, to tam nie, się nie obrażaj, nie? Tak, to ja tak mam po prostu. I jedem z tematem, kolejny kulturalny odcinek bez przekleństw, postaram się poprowadzić. Zobaczymy, czy tam pan Katashi to jest jeden sporo graczy. Napierdalamy fraja, szybkie podbijanie. Elo, gdzie spierdalasz? Proszę bardzo, szybko tutaj spam ręka, zaraz wejdzie Lika, puściliśmy na ziemi, Lik tu pierdyknął. O, dobrze, zwastało mu jeden drewno. O, już nie ma drewna, dobra. To szarżujemy, pięknie, bardzo. Wydupsyliśmy wszystkie drewna, wybijamy go w powietrze, podbijamy w powietrzu. Napierdalamy w powietrzu, niestety się nie udało. Zobaczymy, co tu się dzieje. Nie wiadomo, co tu się dzieje, ciężko to ogarnąć, co się, gdzie z tym ultimatem? Nie mogę się w ultimate, jestem na to za sprytny. Proszę bardzo, puszczamy Nedziego na zmyłki. Oczywiście, ja nie puściłem tego Nedziego, żeby go trafić, tylko to była zmyłka. Ja to wszystko miałem przejdziane, znowu w powietrze. Rozpieprzyliśmy punche, spam ręką z powietrza. Proszę bardzo, lądowanie, znowu napierdalamy. Już czerwony obronę, zaraz obronę przebijemy, puszczamy Lika. O nie, nie damy się uwolnić. O cholera, to... O kurwa, wziąłem mnie rzut, co niedobrze, bardzo źle. Fucking shiten. Tak być nie mogło, ja tu już planowałem, to jeszcze ani jednego spamrengana nie puściłem. Gdzie z tym ultimatem? Już ci 15 razy ty durniu powtarzałem, że to na mnie działa. To nigdy na mnie nie działa, to się nigdy... Proszę bardzo! O kurwa, myślałem, że to weszło, a już się śmiać chciałem, że to weszło, a to chuja nie weszło jak zwykle. Ale piękny spamręgą wszedł, spamręga z powietrza i spamręga normalny. O, spamręga nie rozdupcy i łapanie nie weszło. To kulka ryżowa! Haha, kulka ryżowa zawsze OP! Pięknie, jedna runda wygrana, ale żebym skillsa w tą gierę złapał, albo po prostu przeciwnik jest swój słaby. No dobra, jedziemy dalej, ani jednego spamrengana nie puściłem, patrzcie jak się... I spamrengan nie wszedł, niestety, dupa Jasiu, karuzela, kurwa, jakie przyjebane jutsu! Jakim prawem to w ogóle wchodzi? To nie powinno. Ta, pojebało cię, no 15 razy ci powtarza... O kurwa, co się stało? Dobrze, Konoha Dairempu poszło, niestety Konoha Dairempu zawsze na propsie, już tutaj kopniaki lecą. Ale mu wyjebałem drewno. Co w ogóle zatańczył w powietrzu, co beka? Nedzi, łapanie, kurde, nie skombowałem. No patrz, znowu to weszło, no jakim prawem to wchodzi w ogóle, że i tak być nie może. Nie, tu się trzeba spłakać na forum steamowym, że to chujowy jest zbalansowany spell jest, niech to znerfią. Ogólnie to trzeba ich tam wyzywać. O, parze, ale laguje, ale lagation. O kuźwa, jak zlagowało przed chwilą. O ja pierdziele, no gdzie z tymi? Przestań tym spamić, ty bruda się zajebane. O, przepraszam, miałem cię nie obrażać. I teraz podbijanko. O, co tu się dzieje w ogóle? Ale ja dawno dostałem, jak ja w ogóle grać, to ja nie potrafię. Przed chwilą taki problem, a teraz się zrobiłem takie gówno, jak jestem zawsze. I ultimatecik, proszę bardzo! Dobra, to było do czego? To jeszcze raz! O, dobra, nie weszło. Szybko, prawie przyjmijmy obronę. Spam ręka Nidra, drewna poczu. Ja jestem bez drewna. O nie, niedobrze. Mam przebudzenie. O, tak, dobrze pamiętacie, uwolnienie na tym Naruto jest mega OP. Włączamy tryb Kyubi Chakry. Jedzie, boom, proszę bardzo. Piota nim jak szmatą. Dobra, ładuje się już drewno, to podbijamy szybko. Atakujemy póki... Nie. To tak na mnie nie działa. Chwila, ja tę postacią Harumi raz rozwiąłem, więc ja wiem, że to jest potęga i po prostu z tym się nie da walczyć, znaczy da się z tym walczyć, no ale ciężko. Zobaczcie jakie to ma łapy, jak to ma łapy, jak Pudzianowski 10 lat temu, jak pakować na Strongmana. Kurwa, wypierdalaj mi z tym, ja teraz napierdala, nie możesz mi atakować. No i się skończyło, no to koniec dnia dziecka. O pięknie, jeszcze przejmę tą rundę, o kurwa, niedobrze. Li, zajmij się nim. O kurwa, wziąłem się w łapanie. O, cię rozdupcył mnie. O kolejcie, a tak dobrze szło. Chyba się gość ogarnął, że gra z leszczem, no i wiecie.
Dobra, ale teraz trzeba już wziąć sprawę na poważnie, ja to przymówiłem. Proszę bardzo, teraz jestem wkurwiony, nie ma spawowania tym tutaj Jutsu. Teraz jest tryb wkurwionego lewiego, a ty wiesz jak to się kończy, zapewne jeżeli mnie oglądasz. Kurwa, atakuję, proszę bardzo, spam Rengan. Nedzi frajerze, kurwa, łapanie weszło pięknie. I Rasen Rengan, czy tam spam Rengan. Proszę, pójdźmy Lika, jakby tutaj coś kombinował frajerzyna. I walimy teraz frajera, nie ma drewna, już jest pięknie, jest i przegrał. Oczywiście mu się drewno zrobiło jak zawsze. Czemu się drewno jak zawsze? Kuźwa, nie mam drewna. Cholercia, jebany, kurwa, drewno. Ja za tartak chyba otworzę jak dorosnę. Okej, to był na tym w tym odcinku. Kolejny, subskrybujcie, dostajcie odcinka 6, ciepło do zobaczenia, cześć!